Barbara ma szczęście, ma całą miskę popcornu. Nick ma trochę mniej, ale mu to nie przeszkadza. Z kolei Julie ma pecha, ma tylko jedno ziarenko. Julie, zaczynaj! Właśnie wpadłam na pewien pomysł. Gdzie jest moja prostownica? Właśnie tego mi trzeba. Szybko i pysznie. Super, ja następny. Też zamierzam szybko zrobić ten popcorn. Nikt nie mówił, że pracujesz jako szef kuchni. Notujcie przepis, bierzemy patelnię i wsypujemy na nią ziarna popcornu. Czekamy kilka minut i gotowe. O, dziewczyno, uważajcie! Wow, Nick, to jest naprawdę wybuchowy przepis. A ja mam swój własny sposób na robienie popcornu. Mieszamy kolę z sosem tabasco i dajemy ją do wypicia naszemu przyjacielowi. Coś jest z nią nie tak. Dlaczego tak piecze? Właśnie tego potrzebowałam. Dzięki, Nick. Piecze, piecze! To jest takie dobre. Barbara i Nick mają tak dużo żelkowych oczu, a Julie ma tylko jedno. Tak mało? Dobrze ci tak. Nick, jeśli nie zauważyłeś, Julie nie jest w nastroju do żartów, więc dostaniesz za swoje. Nie musisz od razu mnie bić. Będę musiał się na tobie odegrać. Nick, co ty znowu wymyśliłeś? Wyciskasz keczup do oka? To okropne. Julie, możesz zjeść moje oko. Proszę. Co? To naprawdę twoje oko? Tak, trzymaj. Zabierz to ode mnie. Barbara, uważaj, zjadłaś oko Nika. Tylko nie to, uratuję cię. Ostrożnie. Filiżanka mocnej kawy o poranku jest właśnie tym, czego potrzebuję. Co to jest? To oko, Ale z was żartowni się. Teraz moja kolej. Jakie to pyszne, mogłabym jeść to bez przerwy. Co za apetyt. Teraz moja kolej, włączam tryb turbo. Pyszności. Ojej, Nick, zjesz to wszystko na raz? Mógłbyś przynajmniej podzielić się z dziewczynami, są takie głodne. Tylko jedno oko, proszę. Nie, są moje. Nick, nie możesz jeść tylu żelkowych gałek ocznych na raz. Już za późno, teraz masz oczy dookoła głowy. Nie zjem tego, zabierzcie to ode mnie. Jedna porcja, poradzę sobie z tym. Co to jest? Weźcie się w garść, dacie sobie radę. Zacznę pierwsza. Barbara, to nasiono, nie jedz go, musisz je zasadzić. Ostrożnie. Uważaj, gdzie wyrzucasz ziemię. Zaraz cię zasadzę. Rośnij. No, dlaczego nie rośnie? Musisz trochę poczekać, daj mu czas. Zacznę. Najważniejsze, żeby zjeść to szybko, tak aby nie poczuć smaku. Obrzydliwość, muszę natychmiast co czymś popić. To jest to. Pożyczę, muszę pilnie podlać mój kwiatek. Rośnij. Trzęsienie ziemi, kryjcie się. Nie martwcie się, to tylko kiełkujące nasionko Barbary. Ma teraz swój własny krzak brokułów. Dobrze ci tak. To jest okropne. Nienawidzę brokułów. To straszne. Barbara powinna się umyć twarz. A ty jeść brokuły. Nie, tylko nie brokuły. Mam pomysł, jak się ich pozbyć. Patrzcie, tam jest ośmiornica. Julie, wiesz, że wszyscy oszuści zostaną ukarani prędzej czy później. Zwłaszcza, że Nick już przygotował dla ciebie karę. To było pyszne. No to masz dokładkę. Nie, tylko nie to. Następnym razem nie będziesz oszukiwać. Wow, frytki! Wszyscy są tacy szczęśliwi. Przecież są pyszne. Chociaż nie, Julie ma pecha. Ma tylko jedną frytkę. Jest pyszna, ale... tak mało. Chcę więcej. Teraz moja kolej. Daj mi kilka frytek. Co? Chociaż jedną. Jasne, proszę bardzo. Ha, uwierzyła. Dam ci nauczkę.
i doda keczupowi Barbary bardzo ostrego smaku. To okrutne. Jak to piecze! To jest takie ostre! Dlaczego we mnie? Dobrze wam tak! Barbara, musisz natychmiast się czymś ochłodzić! Tylko nie keczupem! Od razu lepiej. Dobra, dla mnie wystarczy tyle keczupu. Nick, uważaj na swoje frytki, bo nie zostanie ci ani jedna! Co? Bardzo smaczne! Dzięki, Nick! Zjadłaś wszystkie moje frytki! A masz! Nick, nie denerwuj się, następnym razem będziesz ostrożniejszy. Wow, jaka duża paczka Pringles! To jest szczęśliwy dzień Nicka. A Barbara ma całą piramidę! To niesamowite! A Julie ma tylko jednego chipsa i co malutkiego. Zamierzam to naprawić. Tak lepiej. To jest pyszne. Nick, teraz twoja kolej. Co? Nie chcą się otworzyć. Ostrożnie, nie złam sobie zębów. Mam piłę na takie okazje. Uważaj, tylko nas nie przepiłuj. Wystarczy kilka cięć i puszka otwarta. Patrzcie. Nick, otwieraj buzię szeroko. Chipsy lecą do ciebie. Wreszcie, są pyszne. Uważaj, Nick, padnij. Auć. Nick, nic ci nie jest? Chyba nie. Dobra, to teraz ja zacznę jeść moje chipsy. Wow, Barbara, co za apetyt. Uważaj, gdzie rzucasz. Jakie to pyszne. Coś mi ominęło? Nick, lepiej zostań pod stołem. Barbara świetnie się tu bawi. Julie, padnij! Nie dam rady się na to nabrać po raz drugi. O, jesteś przygotowana, a Nick nie. Uwaga na trwającą budowę! Barbara, lepiej trzymaj swoją wieżę. A! Udało się! Co się stało? Julie, znowu masz pecha, tylko jeden cukierek. W przeciwieństwie do Nicka, on ma cały talerz skittlesów. Wow, a Barbara ma cały zestaw wszystkich kolorów. Tylko jeden i to taki mały. Cicho, mam pomysł. Julie, nie jestem pewna, czy to zadziała, ale warto spróbować. Ojej, wspaniale. No tak lepiej. Wow. To jest pyszne. Mogłabym jeść Skittles bez przerwy. To niesamowite. Nick, teraz twoja kolej. Zobaczcie, co umiem. Jesteś pełen niespodzianek, ale powinieneś jeszcze troszkę poćwiczyć. O nie, moje cukierki. Wiem, kto ma ich o wiele więcej. Nick, nie sądzę, żeby Barbarze spodobał się twój pomysł. Najważniejsze, żeby nie zauważyła. Spadaj stąd. Auć, to wszystko jest moje. Którego smaku powinnam zacząć? Tego albo tego? Nie, chcę ten. Nie mogę się zdecydować, to takie trudne. Wiem! Co to jest? Loteria, która pomoże mi wybrać kolor. Otwieramy. Chodź tu. Mam! Zielony, zacznę od niego. Okej. To jest pyszne. Uwielbiam Skittles. Chciałabym spróbować wszystkich smaków naraz. Jakie to pyszne. Ciekawe, co my tu mamy? Co to? Wow. Ojej. To gigantyczny cukierek. Jest ogromny i musi być niesamowicie pyszny. Taki jest. Jest naprawdę dobry. I w środku ma niespodziankę. Dziewczyny, podstawcie ręce. Wystarczy dla wszystkich. To Twixy, są pyszne. Okej. Uczestnicy nie mogą się doczekać, kiedy rozpoczną challenge. Ja pierwsza.
możesz bardziej uważać? Mam pomysł. A, topiła! Julie, uważaj, zaraz tu wszystkich przepiłujesz. Gotowe! Ups. To jest pyszne. Mogłabym to jeść bez przerwy. Julie, jesteś tak brudna, że musisz natychmiast umyć twarz. Ja następna. Wow, tak szybko pozbyłaś się opakowań. Świetnie. To jest pyszne. Ale czegoś tu brakuje. Ciepłe mleko będzie w sam raz. Ojej. Wow, to prawdziwy koktajl czekoladowy. Idealne połączenie. No to teraz ja. Wow, masz prawdziwą ścianę z Twixów. A teraz zamierzam ją przestawić. Gdzie są moje materiały budowlane? Nutella, to co trzeba. Zbuduję prawdziwy wieżowiec z Twixów. Nikt nie powinieneś zostawiać dziewczyn z Twixami. A co się dzieje? Nie! Nikt, nic ci nie jest? Nie, przecież mam kask. Jaka wielka paczka tiktaków. Nie to co u Jane. To nie fair. Dlaczego życie jest niesprawiedliwe? Dobrze, że przynajmniej mogę spróbować pierwsza. Więc gdzie jesteś, mój cukiereczku? Chodź prosto do moich ust. Jesteś pyszny. To wszystko. Skończyłam. Teraz kolejna Alexa. Nie mam nic przeciwko odświeżeniu oddechu. W tej parce jest tyle drażetek. Zdecydowanie mi wystarczy. Mam pomysł. Najpierw muszę wysypać tiktaki na talerz. Właśnie w ten sposób. Hej, co wy wyprawiacie? Spadać stąd, to moje cukierki. Brakuje tylko słomki. Zobaczcie, co wymyśliłem. To bardzo wygodny sposób jedzenia. Ojej, ale super, jesteś jak odkurzacz. Jane, ostrzegałem cię. Żadnych rąk. Ale skoro chcesz cukierka, no to niech ci będzie, masz. Teraz ja. Tu jest ze 100 paczek na raz, nie mogło być lepiej. Ej, może podzielisz się z przyjaciółmi? Jeszcze czego? Oczywiście, że nie. Poradzę sobie sama. Och, te cukierki są takie orzeźwiające. Uwielbiam ich słodki, miętowy smak. Czas stopniowo zwiększać obroty. Za szybko się cieszysz, Barbie. Jeszcze dostaniemy, co chcemy. Jane, zobacz, co mam. Podstaw ręce, poczęstuję cię. To jest takie dobre, dzięki, Alex. Skąd macie cukierki? Nieważne, to nie twoja sprawa. Już wszystko wiem. Lepiej uważajcie. Zaraz was dorwę. Chcieliście cukierków? Przygotujcie się, mam tu broń. Ej, wystarczy, Barbie. Przestań, już rozumiem. Aj, to naprawdę boli. O, można łapać cukierki ustami. Ale fajnie, podoba mi się to. O nie, opakowanie jest puste. Będę musiała wziąć nowe. Co ty wyprawiasz, Alex? To genialne. Pójdę za twoim przykładem. Kurczę, zostało mi tylko jedna paczka. Na pewno nie zmarnuję jej na was. Jedna buteleczka coli? Miałam nadzieję na więcej. Jak moja porcja? Na szczęście to ja ją dostałem. Co za fart. O, a Jane ma jeszcze więcej. Mojej radości nie da się wyrazić słowami. Nigdy nie widziałam 100 puszek coli. Barbie, zaczynaj. To niegrzeczne śmiać się z cierpiącego przyjaciela. Mam nadzieję, że mi wystarczy. Ojej, to takie orzeźwiające. Cola to mój ulubiony napój. Jest przepyszna. No i puszka pusta. Ojej, przepraszam, nie chciałam. Rozumiem, że skończyłaś. W takim razie czas, żebym ja zaczął. Otworzę wszystkie puszki naraz. Uff, zmęczyłem się. Okej, teraz trzeba je ustawić i użyć mojej specjalnej słomki. To genialne. Dzięki, wiem.
Czasu gasić pragnienie. To najlepszy napój na świecie. Nie mogę się zatrzymać. To, co trzeba. Nie było trudno to wypić. Skończyłem. Podejdźcie bliżej, chcę wam coś pokazać. Patrzcie! Fu, co za smród. Postaram się być bardziej cywilizowana. To dziwne, tu jest puszka Pepsi. Trzeba ją schować, jest niepotrzebna. Ostrożnie, Jane! Przepraszam, nie chciałam was przestraszyć. To wszystko, nic nie zostało, tylko cola. Jest taka zimna. Dokładnie tak, jak lubię, super. Jednej puszeczki już nie ma, więc kontynuujmy. Ostrożnie, uderzyłaś mnie prosto w twarz. Jeszcze raz, jeszcze raz. Jak dobrze, to szczyt rozkoszy. Zaraz coś będzie. Trzymaj się, Barbie. Przepraszam, nazbierało mi się. Dziwne, gdzie się wszyscy podzieli? Hej! Co za smród! To przez ten czosnek. Tym razem wolałbym zmniejszyć porcję. Chociaż Barbie ma jeszcze większą. Nigdy nie dam rady tego zjeść. Tu jest ze 100 główek czosnku naraz. Współczuję wam. Dobrze, że mi się poszczęściło. Po prostu zjem mój czosnek i zapomnę o nim. Jedno uderzenie i już jest bez łusek. Teraz mogę go spróbować. Fuu, jaki gorzki. Myślałam, że będzie mi łatwiej. Koniec, nie chcę więcej. Nie spiesz się, wiem, jak ci pomóc. Mam wyciskarkę do czosnku. Włożę do niej wszystkie ząbki, a ty po prostu otwórz usta. Gotowe, dobra robota. Dziękuję, ale nie musiałeś mi pomagać. Jaki paskudny zapach. Potrzebujesz teraz gumy. A za to dziękuję bardziej. Cieszę się, że ci się podobało. Chyba nadeszła moja kolej. Ten czosnek pachnie obrzydliwie. Mam pomysł. Zrobię z niego naszyjnik. Co wy na to? To zabawne, ale musisz to zjeść. No dalej, zjadaj to, Alex. Przestań się wygłupiać. Mam pomysł. Włożę czosnek do puszki i porządnie nim potrząsnę. W ten sposób bardzo szybko go obrałem. Patrzcie, fajnie, co? No dobra robota. A teraz jedz. Rozumiem, nie odpuścicie mi. Dobra. Muszę to zrobić. Fuj, jakie to obrzydliwe. Nie bez powodu nigdy nie lubiłem czosnku. Muszę go szybko przerzuć. Znowu ten smród. Smacznego, to wasza wina. Mam tu odświeżacz powietrza. Trzymaj się, Barbie. Popryskam nim dookoła, a najlepiej prosto w usta Alexa. To nie było zbyt miłe, ale teraz pachnie świetnie. Twoja kolej, Barbie. No dawaj. Może nie muszę tego robić. Dam radę. Wiem, że dam radę. Jestem silna. Zaczynam. Muszę przyspieszyć, bo to zajmie całą wieczność. Oglądanie tego jest dla mnie bolesne. Jak ona to znosi? Została tylko jedna główka. Jestem prawdziwym mistrzem. To dla mnie pestka. Tylko kilka ugryzień i pozbędę się tego. To było odważne posunięcie, ale w pokoju znowu unosi się ten zapach. Wiem, co robić. Przykro mi, Barbie, będziesz musiała to założyć. Dlaczego to zrobiłeś, Alex? Żeby uratować siebie i Jane. I udało mi się. Granaty są super. Szkoda, że mam tylko jednego. Innym razem ci się poszczęści. A dziś jest mój dzień. Jesteś pewien, Alex? Spójrz tutaj. Ja tu jestem zwycięzcą. Chociaż widzę, że ty też miałeś trochę szczęścia. Barbie, ty zaczynasz. Wow, mój granat wygląda pięknie. Ale jak go obrać? Wiem, potrzebuję noża. Myślę, że szybko go ogarnę. Po prostu wezmę go i przetnę na środku. A potem użyję pensety, żeby wyjąć pestki. Jakie są soczyste i słodkie. To niesamowite. Super, ale jedno ziarenko to za mało. Będę kontynuować. Wyciągnę wszystkie naraz, a potem je zjem. Dobry pomysł. No i po wszystkim. Chyba nic nie zostało w skórce. Spójrzcie, mam tego cały talerz. Te pestki wyglądają jak klejnoty. Tak pięknie błyszczą. Są też przepyszne. Czas, żebyś i ty się o tym przekonał, Alex. Zgadzam się. Otworzę granat gołymi rękami. Aj, sok dostał mi się do oczu, nic nie widzę. Ale w sumie poszło mi całkiem nieźle. Zrobię tak ze wszystkimi granatami. Barbie, miałaś rację, są bardzo soczyste. Możesz iść ostrożniej? Przepraszam, nie potrafię inaczej. Pokażę wam, jak to się robi. Daj mi nóż, Barbie.
będzie mi potrzebny. Trzeba przeciąć wszystkie granaty na pół, a potem po prostu wycisnąć z nich sok. Wezmę sokowirówkę. Spójrzcie, jakie to proste. Ojej, imponujące. Zaraz będzie jeszcze fajniej. Podstawiam szklankę. Wkładam połówkę granatu pod praskę i ściskam najmocniej, jak potrafię. Udało się! Zrobię to samo z drugą połówką. No świetnie, jak pachnie. W szklance jest już dużo soku. Czuję się, jakbym jadła 100 granatów naraz. Taki bogaty i nasycony smak. Super, cieszymy się. To Nutella. Uwielbiam czekoladę. Ale dlaczego znowu mam jej najmniej? Powinna się przyzwyczaić. Zgadzam się. W końcu to ja jestem najszczęśliwszą osobą na świecie. To prawda, dostałaś 100 słoików Nutelli naraz, a ja jeden marny słoiczek. Mam nadzieję, że chociaż poprawi mi humor. Czekolada to najlepsze lekarstwo. O, tej złotej foliki nie potrzebujemy, pozbędę się jej. Boski zapach. Już czuję się trochę lepiej. Czekolada jest taka pyszna. Nie przestanę, dopóki nie zjem całego słoika. Robisz to tak apetycznie, że ja też chcę spróbować. Masz swoją Nutellę. Oj, chyba utknęłam. Alex, co tak siedzisz po mocy? Nie rozumiem, co chcesz mi powiedzieć, Barbie. Ciągnąć? Dobra. Nie chciałem, żebyś upadła, przepraszam. Daj spokój, nic mi nie jest. Teraz ty. Z przyjemnością, nie będę się z tym bawił. Wezmę 2 słoiki naraz. O, co za czekoladowy smak. To najlepsze, co dzisiaj jadłem. Muszę przyspieszyć. Krople czekolady? Mogę je złapać ustami. Czekolada, uwielbiam ją. Kurczę, cała się ubrudziłam, ale podoba mi się to. Zrobiłem to szybko. Jane, pozwól mi wytrzeć. Dziękuję. No dalej, pokaż trochę klasy. Tak się cieszę, że we mnie wierzysz. Na pewno ci nie zawiodę. Nikt nigdy nie pokonał mnie w jedzeniu czekoladowego kremu. Jestem w tym prawdziwą profesjonalistką. Jeden słoik jest już pusty. Przechodzę do kolejnego. W tym też już nic nie ma. Ostrożnie, Jane. Alex, co się z nią stało? Myślę, że zamieniła się w czekoladowy posąg. Ojej, to prawda. Jest przepyszna. Mam ochotę jeszcze raz polizać. To pomaga, nie przestawaj, Alex. Jestem pewna, że to przywróci ją do życia. Ojej. Lęcz. Chcę kręcić pierwszy. Świetnie, cała góra różnych lodów. To spełnienie marzeń. Kate, twoja kolej. Kręci mi się w głowie. Co tam wypadło? O nie. Dlaczego jestem tak karana? Paprytki są takie ostre, nawet nie zdążę skosztować tego pysznego ciasta. Twoje ciasto wygląda coraz groźniej z każdą papryczką. A moje lody tylko dodadzą tortowi smaku. Są kolorowe, piękne i bardzo smaczne. Wiem nawet, jak zrobić jeszcze ładniejszy tort. Zbuduję coś na samej górze. Moje lody są akurat w kubełku. Fajnie byłoby też, gdyby tort był jeszcze wyższy. Na przykład za pomocą kulek lodów. Wow, jaki wysoki. Nie masz pojęcia, jakie to będzie pyszne. Zaraz spróbuję kawałek i opiszę bardzo szczegółowo. To jest niesamowite. Tak jak myślałem, bardzo smaczne. Kate, może chcesz spróbować? Oczywiście, że tak. Chcesz? Ale nie dostaniesz. Po co ci moje ciasto, skoro czeka na ciebie taki duży tort z papryczką? No to do dzieła. Mam nadzieję, że po kilku kęsach nie wzniecę tu pożaru. Życz mi powodzenia. A, moje usta płoną. Co za koszmar. Nie zjem tego więcej. To są prawdziwe tortury. Tak? Czyli będę musiał użyć koła karnego. Zobaczmy, jaką karę otrzymasz. Tabasco! To znaczy, że twój tort będzie jeszcze bardziej ostry. I użyję do tego właśnie sosu tabasco. Co ty robisz? Przestań! Z niebieskiego zrobił się teraz czerwony. To okropne.
Teraz na pewno się spalę. Jeśli będzie pożar, to przez ciebie. Jakie to jest ostre. Już nawet nie czuję ust. Z twoich uszu wydobywa się para. Ojej, no to lecę. Dokąd? Kto dokończy ten tort? Najwyraźniej tym razem musimy zatrzymać koło. Lepiej zrobić to z zamkniętymi oczami. No i co tam jest? Majonez i ogórki? Nie planowałam robić sałatki. A będziesz musiała. Mam nadzieję, że mnie się poszczęści i dostanę coś smacznego. To nie fair. Trzeba to powtórzyć. Wszystko jest fair. A jeśli będziesz oszukiwała, to dostaniesz koło karne. No właśnie, gdzie są moje czekoladowe prezenty? Uwielbiam Nutellę i Bueno. Ja będę musiała zrobić najbardziej kalorycznego burgera, jakiego widziałam. Majonez jest tak ohydny, jakby był zrobiony z samego tłuszczu. A Nutella jest rewelacyjna. Mógłbym ją jeść cały czas. Jak mam wycisnąć majonez na ciasto? Jest taki gęsty. To po raz kolejny dowodzi, że jest bardzo tłusty. Awesome! Mam pomysł! Nutella też jest gęsta, więc będę pracować jak przy szpachlowaniu. Wystarczy, że na ciasto nałożę czekoladowy krem. To chyba najpyszniejsza szpachla, jaką kiedykolwiek robiłem. Okej. Teraz pozostało już tylko dokładnie rozłożyć masę na cieście. Dzięki temu będzie równomiernie pyszny. Też muszę tego spróbować. Ups, teraz mam czekoladę na całej twarzy. To nawet fajne, przynajmniej spróbuję czegoś pysznego. Głupi majonez, nadal nie chce wyjść. No dalej. No w końcu, ale wygląda po prostu obrzydliwie. Bingo! Coś jest nie tak z moim ciastem. Chyba nie jest wystarczająco równe. Muszę to sprawdzić. A ja w międzyczasie pożyczę twój wałek i rozsmaruję majonez po całym cieście. Już wiem. Muszę zrobić warstwę na górze nieco cieńszą. Co to jest? Skąd tu się wziął majonez? Kate, chyba wiem, kto jest za to odpowiedzialny. Zniszczyłaś moje ciasto. Dlaczego wcisnąłeś mi słoik na rękę? Żebyś mi więcej nie przeszkadzała. Pomóż mi teraz, jak mam to zdjąć? Sorry, nie mam czasu. Muszę jeszcze rozłożyć czekoladki na torcie. To bardzo wymagająca praca tak na marginesie. Wyszło idealnie. Jak ja mam ułożyć ogórki? To jest większe wyzwanie, zwłaszcza z moją ręką w słoiku. Spójrz, jaki tort zrobiłem. Jest taki czekoladowy i taki duży. Ja też taki chcę. Dlaczego nie pozwolisz mi chociaż spróbować? A ja dam ci moje ciasto. Twoje? Nawet wygląda obrzydliwie. Nie, dzięki. Wystarczy mi moje czekoladowe cudeńko. Jakie to jest dobre. Radzę każdemu spróbować takiego tortu. To są emocje nie do opisania. Ja też muszę spróbować. Niestety myślę, że nie będę tak zachwycona. Szkoda, że nie widziałaś swojej miny. Moje ciasto jest okropne. Fuj. No co tym razem wylosuję? Wow, wata cukrowa, wspaniale. Mam nadzieję, że ja też dostanę coś dobrego. Kurczę, jakieś świeczki? To świeczki, które trzeba będzie zdmuchnąć. A ja będę na to patrzeć i się śmiać. Bo ja z kolei mam do zjedzenia mnóstwo waty cukrowej. Nie dość, że można ją zjeść, to można z niej zrobić prawdziwe wąsy. I nie tylko wąsy, również bródkę. A teraz jestem piratem. Wata cukrowa to naprawdę dobra rzecz. Jest pyszna, a przede wszystkim daje dużo radości. Zgadzam się. Ja też spróbowałam waty cukrowej. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko. Jest naprawdę pyszna. Pyszna? Jak śmiesz? Oddaj mi całą moją watę. Nie powiedziałam, że możesz jej dotykać. Będę nią dekorować tort. Każdy milimetr jest dla mnie bardzo ważny. Można z niej zrobić bardzo fajne figurki. Króliczki, a nawet kaczuszkę. Będą bardzo fajnie wyglądać na moim już pysznym i dużym torcie.
Teraz nadszedł czas, aby go spróbować. Jakie to jest dobre, tak jak myślałem. Ciasto ze świeczkami jest fajne, ale jak je zjeść? Po prostu je zdmuchujesz i tyle? Ale wygląda to bardzo fajnie, trzeba przyznać. Zgadzam się, tort wyszedł rewelacyjnie. Teraz nadszedł czas na zapalenie świeczek. Raczej na to, żeby je zdmuchnąć. Myślisz, że to jest śmieszne? Włączyłeś alarm. Teraz wszyscy będziemy mokrzy. Co ja zrobiłem? Nic nie widzę, głupia woda. Tom, to wszystko twoja wina. Dobrze, że przynajmniej ciasto nie uległo zniszczeniu. A moje uległo. Mimo to nadal jest niesamowicie smaczne. Dobra, czas, żebym ja spróbowała. Czuję smak świeczki, ale tort i tak jest świetny. Cieszę się.